Modlę, żeby, tak jak brat Robert mówił, żeby to było, co Duch, się, co Duch chce powiedzieć do Kościoła, żebyśmy mieli uszy otwarte na to, co Duch mówi, to, co mówi Krystian, czy ktokolwiek, kto stoi przed tym pulpitem, ale co Duch chce powiedzieć do Kościoła, co Duch mówi do mnie, do całego naszego zboru, do tej społeczności, która tutaj jest. Panie, chcę błogosławić każdą tutaj osobę na tym miejscu. Panie, i prosicie również o Twoje uzdrowienie, bo w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo. Boży Plan do człowieka to nie jest porażka, to jest zwycięstwo. I chciałbym Ci powiedzieć tak na zachętę, takie słowo, które jest opisane. To jest zapisane. Ewangelii Biblii, to jest później. Księga Sędziów, 7 rozdział. Dziękuję. Księga Sędziów, 7 rozdział. Będę czytał od dziewiątego wiersza. Tejże nocy rzekł Pan do niego: stań. A nim zacznę o tym opowiadać, to jaka to była noc. To wiemy, że to jest historia o Gedeonie, który z jego dużej armii stało tylko 300 ludzi, miał w tej nocy zaatakować Midianitów. I my wiemy, że Midianitów było tak jak szancz, ale przeczytam to. Druzgocząca przewaga Midianitów, ale przeczytam od 9. Tej nocy rzekł Pan do niego: stań i wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Lecz jeśli się boisz, wtargnąć to, podejdź najpierw wraz ze swoim zgiełkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim zgiełkiem purą aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midianici zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie takiej ilości jak szarańcza, a ich pierwotów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden z wojowników opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianiczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił namiot. Namiot upadł, a towarzysz jego odpowiedział: nic to innego jak tylko miecz Gedeona, syna Jonasza, męża Izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianitów i cały obóz. Gdy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu Izraelskiego i rozkazał: stańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midianczyków. Jeśli taka jest noc, to warto ją zarwać, warto nie spać, żeby usłyszeć takie słowa, jakie Pan powiedział na temat tej akcji, która miała się wydarzyć. Wiemy, że Midianczyków było ich bez liku, jak szarańcza. Oni po prostu oblegli całą tą dolinę i Gedeon 300 ludzi miało zaatakować Midianczyków, co to była druzgocząca przewaga. I wiemy, że z tej armii zostało 300, tak jak już też powiedziałem, i że Gedeon mówi: Pan do Gedeona, jeśli się boisz, wtargnąć do obozu atakować, to wtargnij się do obozu z wielkim purą i posłuchaj, co oni chcą, co oni mówią na ten temat tej walki. I Midianczyków wiemy, że było tyle, że nawet waleczny mąż jak Gedeon się obawiał tego ataku, zaatakowania tych Midianczyków. I właśnie Pan mówi: podejść, posłuchaj. Często jest w naszym życiu tak, że szatan stosuje taką taktykę onieśmielenia, trzyma nas na dystans, żebyśmy tylko nie podeszli zbyt blisko i nie dowiedzieli się, że w obozie wroga diabeł drży, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest
w obozie Midianiczyków. To mówi nam o to, te słowo, które czytałem, że Biblia mówi tak, że musisz mieć wiarę, zaatakuj od razu, frontalny atak, ale Pan mówi, jeśli się boisz, to tak jakby zobrazować, pomyl ze mną relację przez czytanie Słowa Bożego i później zaatakuj, nie atakuj od razu, jeśli się boisz. I Bóg powiedział do Bena, podejdź pod ten obóz, darmi się. I on tam to zrobił, podszedł pod ten obóz i wiemy, co usłyszał, że ci wojownicy, ten jeden wojownik mówi, że ten chleb jęczmienny wtoczył się do ich obozu i przewrócił, że nic innego, tylko to miecz Gedeona. I gdy taka noc jest i gdy Pan Bóg takie coś usłyszymy od Pana Boga, taki, to wzbudzi to nas wiarę, wzbudzi to nas taki obraz tego, że nie jesteśmy przegranymi, bo w tym obozie nie mówili wcale o zwycięstwie Midianczyków, mówili o porażce, że ten bochenek chleba, który obrazuje, to jest taki bardzo nośny obraz tego wszystkiego, pokazuje nam Jezusa, który wtoczył się tutaj na tą ziemię i ten bochenek chleba wszedł w nasze życie, on wtoczył się z wielką siłą i wiemy, że ten bochenek chleba to jest taki nośny obraz, który obrazuje to, że Gedeon to nie był jakiś człowiek, który był uznany, jakiś bogaty człowiek, jakiś taki znany, tylko to był człowiek biedny człowiek, który Bóg włożył w niego takie rzeczy, żeby tych Midianczyków odeprzeć. I często jest w naszym życiu, że wróg stosuje taką taktykę zastraszenia nas. Taki strach ma wielkie oczy, tak mówimy. Strach, boimy się często. Ale jeśli mamy jakieś obawy, to jeśli pogłębimy Słowo Boże i to, co Słowo Boże mówi na temat nas, że tak śpiewaliśmy, że zwycięstwo, dużo o zwycięstwie dzisiaj śpiewaliśmy, że w Chrystusie mamy więcej niż zwycięstwo, że On ma Boży Plan do tego, żeby zwyciężać. I o tym chcę mówić i zachęcić was i samego siebie, żebyśmy byli ludźmi, którzy tak jak Gedeon, może mamy obawy w tym wszystkim, ale żeby właśnie też tak zaprosić, żebyśmy podeszli pod ten obóz tak po cichu i posłuchali, co Bóg mówi na nasz temat. A usłyszymy wtedy, że tam nie ma pogodnego nastroju, że wróg wie, że jest pokonany, że to świadectwo, które mówi o tym, że i Pan pokonał naszego wodza, odebrał mu władzę nad śmiercią, władzę nad szatanem, nad piekłem, nad tym wszystkim. I że i Pan zwyciężył na krzyżu Golgoty, tak tu krzyż za nami jest, tam jest pusty krzyż, że tam się dokonało, bo Jezus powiedział, wykonało się, że dokonało się zwycięstwo, potężne zwycięstwo i niż ta wojna się rozpoczęła, to Bóg już miał zwycięstwo na Gedeona. To już było zwycięstwo, już dużo prędzej i szatan o tym wie, że nasze życie, jeśli my o tym dowiemy się, będziemy wierzyć, czasem jest tak, że o tym może nie pamiętamy, że niebo o tym wie, piekło wie, ale my sami o tym nie wiemy, że zwycięstwo jest nadane przez tego, który na Golgocie pokonał szatana. I ten obraz Midianitów pokazuje nam, że tych 300 ludzi, tam było wielbłądów jak ziarna piasku na tej plaży, jak szarańcza, no bez liku, tam nie było żadnych, miażdżąca przewaga nad tym wszystkim. I Bóg właśnie to ma dla nas. I to właśnie tak przygotowałem te słowo. I to jeszcze powiem o tym jęczmiennym chlebie, co to w ogóle obrazuje ten jęczmienny chleb. Wiemy, że jeszcze skończę to o tym Gedeonie. To ta walka, Gedeon miał właśnie ptarnąć i posłuchać. I tam w tym obozie wcale nie było radości, triumfu, zwycięstwa, tylko porażki. I diabeł wie, że jest pokonany, że jak z jasnego grona spadł tu na ziemię, że jego czas jest bliski, że będzie w otchłani rzucony, że całe piekło to ma tylko kłamstwo w stosunku do naszego życia. To wiemy wszyscy dobrze. I chcę tak utwierdzić Kościół, że nasze życie, plan Boży dla naszego życia to jest zwycięstwo w Chrystusie. Że w Nim zwyciężamy. I tak jak tutaj możemy przeczytać, że diabeł stosuje tę taktykę, żebyśmy właśnie nie podeszli, tak jak też tutaj mówię, że ten bochenek chleba jęczmiennego, on obrazuje, że on wtoczył się tu na ziemię i to
to ta ziemia, która należy Panu sobie prawie, ona jest Jego, ta ziemia. Wszystko jest Jego, wszystko należy do Chrystusa. I pewnego dnia będzie taki dzień, że diabeł zostanie wtrącony w te miejsca, gdzie już w tej otchłani, że nie będzie wyjścia na niego. I on o tym wie i stosuje taktykę kłamstwa do naszego życia. Że ten obóz jest rozbity i właśnie tam w tym namiocie, jak podeszedł Pura z Gedeonem, usłyszeli takie wieści, że to nic innego jak miecz Gedeona. I tam właśnie to, żeby ten obraz zwycięstwa, to on posłuchał, co się dzieje. To właśnie sprawiło to, że Midianczycy, gdy Gedeon wrócił powrotem do swojego obozu, powiedział, że ruszamy, że Pan objawił nam zwycięstwo, które już dawno było zwycięstwem Gedeona. I tak jest w naszym życiu, że pewne rzeczy są, myślimy, że już gdy na dystans patrzymy na to wszystko, że jest przegrane, że nie ma dla nas ratunku. Diabeł to taktykę stosuje specjalnie, żebyśmy byli w strachu, pełni niepokoju, pełni lęku. Co jutro będzie, co będzie jutro z moimi dziećmi, z moją rodziną, co się stanie ze mną. Że ten grzech, który mnie przygniata, jest tak ciężki, że nie do pokonania. A czytamy w tej historii, że zwycięstwo już było po stronie Gedeona. Że Gedeon odniósł to zwycięstwo, nim zapoczął do walki. I tak jest w naszym życiu, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz, w tym świecie. I to właśnie obrazuje tą wojnę, że tą walkę, że wróg pokonany. I chciałbym powiedzieć o tym jęczmiennym pochenku chleba, co to jest. Pierwsze takie, on symbolizuje jęczmiennym taką, to był chleb, który można było z tego ziarna jęczmiennego upiec, to był chleb, to nie był wykwitny pochenek chleba, to był chleb taki dla biednych ludzi, którym nie było stać na takie rzeczy. I Gedeon też nie był z bogatym człowiekiem, też był, też on pokazuje obraz tego, że nie był to bogaty człowiek. Nie był to znany człowiek ani nic. I ten jęczmienny chleb, który stoczył się z nieba do nas tutaj, przyszedł na ziemię, obrazuje to, że tak jak możemy przeczytać, może żeby to bardziej tak jest opisane, to mieliśmy pierwsze nakarmienie. Było w drugiej księdze królewskiej, możemy przeczytać jak u Elizeusza, przepraszam, to 42 wiersz, to jest 4 rozdział, 42 wiersz, nakarmienie 100 ludzi niewielką ilością żywności, od 42 wiersza. Co to jest te pierwsze takie nasycenie tych ludzi, tych 100 ludzi. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal-Szalisza, i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wód świeżego ziarna, a on rzekł, daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł, jakże mam to dać dla setki ludzi, a on na to, daj to tym ludziom, niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie, gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. Zobaczcie, to jest pierwsze nakarmienie, które czytamy w słowie, tylu ludzi, 120 pochenkami chleba nasyciło się 100 ludzi. To jest też obraz tego, Gedeon, to nie jest tylko obraz Gedeona, to jest inny obraz. Wiemy, że to jest pierwsze nakarmienie. I Ewangelii Jana w 6 rozdziale czytamy nakarmienie 50 tysięcy ludzi, również jęczmiennym chlebem. Co to do nas mówi, ten jęczmienny chleb? To jest chleb, który Pan Jezus nie mówi 48 wierszu, wszyscy myślą, że ten chleb stąpił z nieba. Ale też, gdy uczniowie zostali postawieni przed taką jakby tą próbą, czy takim wyzwaniem, że nakarmcie, wy ich nakarmcie, Pan Jezus mówi, tych 5000 ludzi i jakby tu do nas zapukało 5000 ludzi, powiedzieliby, słuchajcie, wiemy, że z wami jest Pan Jezus, jak byśmy nakarmili tych 5000 ludzi? I zobaczcie Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Mówię nam o tym, przeczytam. Jana 6 rozdział. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiańskiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo wiedzieli cuda, które
czyni dla chorych, usiadł z uczniami swoimi, a była blisko Pascha, święto żydowskie. Jezus, podniosłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla ani chleba, choćby każdy tylko drobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów, jego Andrzej, brat Szymona Piotra: chlebów jęczmiennych, zobaczcie, też jest mowa o tym chlebie jęczmiennym. Chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Zobaczcie, ten chłopiec, to był biedny chłopiec, który miał tylko te 2 ryby i tych 5 chlebów jęczmiennych. I Pan Jezus mówi, wy ich nakarmcie. To też pokazuje, że my bez Pana Jezusa tak naprawdę nie możemy wiele zrobić. Niewiele bez Niego. To na tak obrazuje. I ten chłopiec był biedny, miał tylko te 2 rybki. I właśnie to jest też takie pytanie do nas. Jak nakarmić tylu ludzi? Jak to zrobić? To pokazuje nam, że właśnie to ubóstwo, że Pan Jezus mówi tutaj jeszcze, rozwija to wszystko w 48 wierszu, mówi tak w tym samym rozdziale, że ja jestem chlebem żywota. Że ja jestem chlebem żywota. Ojcowie właśnie i manę na pustyni pomierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, Pan Jezus mówi, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. To pokazuje nam, że też, że Pan Jezus jest ten właśnie zgardzony, odrzucony, ten, który Izajasz może przeczytać o nim, że był zgardzony, odrzucony, mąż boleści, tak? Że ten chleb, ten chłopiec przyjął do Pana Jezusa te wyrywki, tych 5 chlebów się nakarmiło tyle ludzi. I to pokazuje Gedeona, że ten chleb toczył się tu na ziemię i wtoczył się do tego namiotu i rozbił ten namiot w pół i ten jeden bojownik mówi, że będziemy musieli uciekać. Oni wiedzieli, że ta walka jest przegrana i w Twoim, moim życiu też się toczy walka każdego dnia. Ja wierzę, że Kościół Jezusa Chrystusa stoi przed wielkim wyzwaniem dzisiaj. To, że zobaczcie, w tym Kościołem to jesteśmy my tutaj zebrani i tu chodzi o każdego z nas. Nie chodzi o budynek, żeby mieć piękny budynek, ładny krzyż, który świeci, ale o ludzi. I Pan Jezus miał staranie właśnie o tych ubogich, o tych ludzi, mówił o tym jęczmiennym chlebie. Tu chodzi, żebyśmy patrzyli jeden na drugiego, żeby Duch Święty w nas umiał to wytworzyć, taki ogień w nas i spojrzał na brata, zainteresuj się tym bratem, tą siostrą, zainteresuj się, czy ma co na jutro, czy coś z dziećmi, żebyśmy patrzyli właśnie tak jak Pan Jezus, tym chlebem jęczmiennym, który tu się wtoczył na tą ziemię, do Twojego i do mojego życia, z wielką siłą przyszedł tutaj. On zostawił, jakby to powiedzieć, tam swoje szaty, swój blask, żeby nas tutaj nie raził, tu na ziemi w oczy, żebyśmy nie stracili wzroku, tak jak Paweł stracił wzrok, tak? To pokazuje nam, żebyśmy mieli starania jedni o drugi, że Kościół to jest ciało. Jesteśmy w tym i wiemy też, że Pan Jezus jest ten, który na krzyżu zapłacił cenę, straszną cenę śmierci. I On przyszedł tu jako ten chleb z nieba, jęczmienny chleb. Chodzi mi w tej historii, której chcę Wam przytoczyć, o Gedeonie, który też miał obawy, też miał lęki. Tak jak my mamy obawy, lęki w tym życiu, ale większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. I piekło o tym wie, i niebo właśnie też wie, ale żebyśmy o tym pamiętali. I ta walka, która się toczy, to ona już jest wygrana, ta walka. Już jest wygrana. Bóg ma plan do każdego z nas, żeby zwyciężyć w Chrystusie. I każdy z nas tu jest zwycięzcą. I każdy ma różne w życiu turbulencje. Czy czasami ktoś walczy z grzechem, że czasami może być jednym pociągnięciem miecza przecięte to ta choroba, czy ten grzech, a nieraz trzeba długo walczyć w modlitwie o to. Czasem żyjemy w tych czasach, to jest wszystko instant, przyciskiem
coffee, food, wszystko. Teraz czytamy, jest napisane, ma być uzdrowiony, tak jest napisane, czemu nie jestem uzdrowiony, tak ma być. I chcemy to natychmiast mieć wszystko. A może to być nie za godzinę, może to się wydarzy dzisiaj, może się wydarzyć w całym twoim życiu to uzdrowienie. Wykonało się w Nagłogocie, ja wierzę, Izajasz mówił o tym, że jesteśmy uzdrowieni duchowo i fizycznie. Bóg uzdrowił nas duchowo. Każdy z nas wie, w czym był, jak wiemy, jaki ten świat, w czym jest, w czym tkwi, że to choroba jest, tak? Bóg uzdrowił nas, jak Izajasz pisał. I ten chleb, który tu obrazuje to wszystko, to jest symbol bóstwa. To nie taki bogaty chleb, ale jęczmienny. Szybko się go robiło, tam ja dokładnie nie wiem, ale dużo mąki trzeba było, to na kamieniu się szybko się szło go upiec. To nie był wykwintny chleb, który tutaj wtoczył na ziemię się z nieba. Tak Pan Jezus sam powiedział sobie, że ja jestem chlebem życia. I to właśnie chcę tak zachęcić siebie tutaj również w tym miejscu i was, że te wszystkie rzeczy, które diabeł na nas ma, to są kłamstwa, to są związania, to jest prowadzenie na dystans, tylko za blisko nie podejść do tego obozu, żeby czasem nie wyszło na jaw, że jesteś zwycięzcą, że Bóg ma przygotowane nowe rzeczy dla ciebie i dla mnie. I to pokazuje nam, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy zwycięzcami. Że ten bochenek jęczmiennego chleba, który obrazuje to wszystko, który obrazuje tą bitwę, ci żołnierze to zobaczyli w tym śnie. Oni drżeli, szatan drży. Jeśli ty wiesz o tym i masz to przekonanie, że jesteś zwycięzcą, to szatan drży i jest pokonany. Przez krew, oni mówili, że przez krew ich Pana, czyli Pana Jezusa, zostaliśmy pokonani, rozbici, że nasz wódz, który miał władzę nad śmiercią, że jej nie ma, że jest pokonany. To jest właśnie to, że to przyszło do nas i teraz pytanie do nas. Co my z tym robimy? Co my z tym robimy każdego dnia? Co ja z tym robię? Czy tylko to jest tylko to, że przeczytamy tą historię i pomyślimy, że to było w tych czasach, się działo w tamtych, ale o to się dzieje dzisiaj również, że szatan tą samą taktykę stosuje. Tą samą taktykę chce nas wszystkich trzymać na dystans, żebyśmy tylko nie podchodzili zbyt blisko i nie poznali prawdy. I w Ewangelii Jana przeczytamy, że tak już też powiedziałem, że Jezus jest właśnie tym chlebem i że chcę się pomodlić o takie krótkie dzisiaj słowo tutaj dla was o tym Gedeonie. Przygotowałem ten chleb jęczmienny. Też mnie zaciekawiło, co to właśnie ten chleb jęczmienny. I tak rozmyślałem o tym wszystkim i w Ewangelii Jana wszystko tak się wyklarowało, że to jest ten właśnie chleb z nieba, że to jest ten obraz tego Gedeona, obraz tego, co on nakarmił 5000 ludzi, tych 100 ludzi tam w tej co Elizeusz tam w drugiej księdze królewskiej mogliśmy przeczytać. To wszystko się wydarzyło i to wszystko obrazuje, że tym chlebem jest Pan Jezus, który przyszedł do nas tu na ziemię, z wielką mocą przyszedł. I jesteśmy dzisiaj w tym położeniu, że to zwycięstwo, które Pan Jezus bierze od nas nad tym światem i to w Nim jesteśmy zwycięzcami, jeśli pogłębiamy relacje z Bogiem, przez Słowo Boże, czytania Słowa Bożego, to wtedy dowiadujemy się, kim jesteśmy w ogóle w Chrystusie, jaka jest nasza siła, jakie dzięki Chrystusowi daje nam plan do życia. I często choroba, która w naszym życiu jest, to ona często jest i też jest i świadectwem później też, że to słyszymy różne świadectwa, że ta choroba była nie na śmierć, ale na zwycięstwo, że Bóg odnosi zwycięstwo to, że ktoś jest sobie uzdrowiony, że ktoś w tej chorobie może głosić Jezusa, pokazać swoim życiem, że pomimo choroby, pomimo jakiejś dolegliwości, Bóg jest ze mną i przezwycięża te diabelskie kłamstwa. To wierzę, że w Jezusie Chrystusie mamy to wszystko, o czym tutaj czytałem. Że stąpił z nieba dla nas, żebyśmy byli ubogaceni tym zwycięstwem Jego, w Jego krwi zachowani, zapieczętowani na ten dzień, który ma przyjść do naszego życia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to krótkie słowo, które dzisiaj mogłem Wam też opowiedzieć i dziękuję Ci, Ojcze, że mogę tu stanąć dzisiaj
również usłużyć, grając tutaj Wam i modląc się o każdego z Was. Dziękuję Panu Bogu za każdego z Was i za siebie tutaj, że gromadzimy się, że możemy jedno, drugi może stanąć w modlitwie, możemy wywyższać tutaj naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Często idąc w tym świecie i mamy też obawy, co jutro, ale żeby tak jak jeden podszedł bliżej z Bogą i usłyszeli, jaki Pan dla nas plan przygotował, co diabeł na nasz temat ma, że tam nie ma pogodnego nastroju, że tam jest i tam drży szatan. Przede wszystkim, jeśli my o tym będziemy wiedzieli, to będziemy zwycięzcami, z naszym Panem zwyciężamy. I Ojcze, dziękuję Ci za ten fragment, który przeczytałem, za to słowo, Panie Jezu. Błogosławię tutaj każdego z Was i dziękuję Wam za czas wysłuchania. Amen. Amen.